Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Rekolekcje, dzień trzeci. Błogosławieństwa przyjęcia Ducha Świętego. Co się dzieje, kiedy prosimy Boga o chrzest Duchem Świętym? Oto kilka przykładów pozytywnych zmian, jakie zachodzą w życiu jednostki, która doświadcza napełnienia Duchem. 1. Silniejsze pragnienie studiowania Słowa Bożego. 2. Bardziej żarliwe życie modlitewne. 3. Głębsze doświadczenie żalu za grzechy. Oraz 4. Zmiany w stylu życia i wykonywanych zajęciach. Napełnienie Duchem jest niezbędne do tego, aby wierzący mógł zwycięsko kroczyć w Chrystusie. Według Biblii bez chrztu Duchem Świętym człowiek nie jest w stanie poznać Chrystusa w pełnym, biblijnym tego słowa znaczeniu. Zależność tę ilustruje przypowieść o 10 pannach, Mateusz 25, 1-13, w której Chrystus powiedział niemądrym pannom bez zapasu oleju Ducha Świętego: nie znam was. Werset 12. W różnych sytuacjach opisywanych przez Pismo Święte czytamy, że Chrystus mówi, iż kogoś nie zna. Oto inny przykład. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? W imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Mateusz 7, 21-23. Samo poznanie nauk biblijnych lub nawet zaangażowanie się w aktywną służbę dla Jezusa nie zastępuje osobistego poznania Zbawiciela dzięki napełnieniu Duchem Świętym. Chrzest przez zanurzenie w wodzie jest podobny do uroczystości ślubnej, zaś chrzest Duchem jest symbolizowany przez skonsumowanie małżeństwa, kiedy panna młoda poznaje swojego męża. Szatan będzie zaciekle się temu przeciwstawiał, ponieważ jest świadomy faktu, że napełnienie Duchem kończy jego panowanie w życiu wierzącego. W kategoriach ważności zrozumienie i doświadczenie napełnienia Duchem Świętym ustępuje tylko zrozumieniu i przyjęciu Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Kolejna istotna kwestia to potrzeba odnawiania napełnienia Duchem Świętym każdego kolejnego dnia, ponieważ nie jest to doświadczenie typu raz na zawsze. Apostoł Paweł mówi nam, że wewnętrzny człowiek odnawia się z każdym dniem. 2 Koryntian 4,16. Każdego dnia potrzebujemy odnowienia Ducha. Pawłowe polecenie napełniajcie się Duchem, Efezjan 5,18 w języku greckim zawiera czasownik dynamiczny w aspekcie ciągłym, co oznacza, że mamy być napełnieni Duchem każdego dnia. Chrystus daje nam przykład we wszystkim. Ellen White napisała: codziennie doświadczał nowego chrztu Duchem Świętym. Wczesnym rankiem Pan budził go z snu i namaszczał jego duszę i usta łaską, aby mógł się dzielić z innymi. W kategoriach ważności zrozumienie i doświadczenie napełnienia Duchem Świętym ustępuje tylko zrozumieniu i przyjęciu Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Jeśli Chrystus, będąc na ziemi, tak ściśle współdziałał z Duchem Świętym, to tym bardziej chrześcijanie powinni modlić się o codzienną obecność Ducha Świętego w ich życiu. Nasze dorastanie do pełni Chrystusowej przez Ducha to proces. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwale, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. 2 Koryntian 3,18. Rozwój duchowy to proces, w którym powinniśmy wkraczać od nowa każdego dnia. Ellen White tak opisuje kształtowanie charakteru, jakiego doświadcza osoba napełniona Duchem Świętym. Gdy Duch Boży bierze w posiadanie serce, życie człowieka zostaje odmienione. Odrzucane są grzeszne myśli, a złe czyny zaniechane. Miłość, pokora i pokój pojawiają się w miejscu gniewu, zawiści i walki. Radość napełnia miejsce smutku, a twarz promienieje światłem niebios. Jakże wspaniałe błogosławieństwo zapewnił nasz Pan każdemu i każdej z nas dzięki doświadczeniu chrztu i Duchem Świętym. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. 1. Podaj 4 błogosławieństwa płynące z przyjęcia chrztu Duchem Świętym. 2. Jak często chrześcijanin ma prosić o napełnienie Duchem Świętym? 3. Czy według Ellen White stanie się w naszym życiu, gdy przyjmujemy chrzest Duchem Świętym? Napisz odpowiedź pisemną. Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się 1. o to, aby Bóg wciąż napełnił was swoim Duchem Świętym. 2. o to, aby Chrystus objawił w waszym życiu zmiany konieczne do tego, abyście Go odzwierciedlali. 3. o osoby na waszych listach modlitewnych. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Oto oko Pana jest nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, którzy spodziewają się łaski Jego, aby ocalić od śmierci duszę ich i podczas głodu zachować przy życiu. Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W Nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy Jego świętemu imieniu. Niech spocznie na nas łaska Twoja, Panie, ponieważ w Tobie mamy nadzieję. Psalm 23, 18-22. Spraw, Panie, aby nasza nadzieja zwracała się ku Tobie, a nie ku sprawom ziemskim. Wyzwól nas ze stanu duchowej śmierci. Przywróć nas do duchowego życia i uchroń od stanu duchowego głodu. Bądź naszą pomocą i tarczą. Spraw, abyśmy w Tobie się radowali. Dziękuję.